Dzień dobry, bo chcecie, witajcie w kolejnej dwuodcinkowej serii, tym razem z Bieszczad, czyli jednym słowem kanał podróżniczy, który nie podróżuje ostatnio, wreszcie ruszył tyłek i wybrał się w polskie Bieszczady. Spontanicznie nagrywając vloga, a w sumie to być może nawet 3, a nie 2 jak zakładałem. Czyli rozpoczynamy bieszczadzką trylogię. W polskich górach nie byliśmy od lat, a o Bieszczadach nasłuchaliśmy się tyle dobrego, że musieliśmy wyjechać. Tym bardziej, że od blisko roku grzaliśmy kanapę. Strasznie się rozleniwiliśmy, jednym słowem. Ten wypad nie jest jakimś wielkim wyczynem, ale nadarzyła się okazja, by coś nagrać, więc chwyciliśmy kamerę i ruszyliśmy na szlak. Natalia przygotowała specjalne efekty dźwiękowe pod przedstawienie naszych gości. Tylko jednak jest tak whip, potem jest whip, ale nie ma takiego płaskiego. Nie, wiesz co? Wszystko sobie. Pierwszy raz mamy okazję tak naprawdę podróżować w towarzystwie i to w towarzystwie innych podróżników, a konkretnie Kasi i Roberta, którzy zwiedzili naprawdę kawał świata. Wszystkie ich przygody możecie zobaczyć na Instagramie, do czego serdecznie zachęcamy. Skoro product placement mamy za sobą, przejdźmy do wspólnego fotografowania. Tylko aparatu nie widać, a mógłbyś tak stanąć trochę bardziej, żeby aparat był. A mój widać? Widać? Ja widać, ale mam... Wychyl się w lewo trochę aparat, jakby bardziej w lewo robi zdjęcie. No, dobra. No, tak? Ale tak? No. No, okej. Naszą bieszczadzką przygodę zaczynamy od Połoniny Wętlińskiej oraz podejścia na wysokość 1255 metrów. Co też może nie brzmieć imponująco po pobycie w Andach, ale nasza kondycja przecież od roku była na urlopie. Także szykują się poważne zakwasy. A ponieważ z długą przerwą wiąże się utrata wprawy vlogowej, to przez cały ten wyjazd nasz aparat był źle ustawiony, przez co jakość filmowania jest wyraźnie gorsza. Sorry za tą, no bardzo leniwą wymówkę, ale liczyłem, że ze spontanicznym vlogiem nam wyjdzie spontaniczny, fajny content, a wyszło jak zawsze. Pamiętajcie przy swoim vlogowaniu, że rutyna może was zgubić. Już po kilku godzinach najwolniejszy zespół trekkingowy w Polsce, głównie przeze mnie robiącego zdjęcia co kilkanaście kroków, zbliża się do poziomu, gdzie może wreszcie będzie coś widać. Dominik na kanale nie było, że mam coś powiedzieć. Więc mówię, że jest przepiękna mgła. Widoki są obłędne. Nic tylko przyjeżdżać w Bieszczady. Polecam. Natalia Nowak-Walicka. Co ty robisz? Natalka Babulinka. Nie ma nikogo w domu. Chodź. Natalia bierze urlop od kamery. I jeszcze kolejna sesja foto, jakby ich było mało. Dobrze, że ten. Nie widać, z kim stoję. Mam przytulcie, że jakoś obu coś. No dobra, ale chcecie coś zrobić ciekawszego, czy to będziecie stać? Co, czemu się śmiejecie? No nic, wracajmy na szlak w nadziei, że przebijemy te chmury i zobaczymy piękny widok. Szczęście się do nas uśmiechnęło. Widoczek jest wreszcie przepiękny. No i tak nawiązując, my tu trzecie podejście w te Bieszczady robimy i w związku z tym trzecim podejściem mieliśmy spore oczekiwania, bo nasłuchaliśmy się bardzo dużo od naszych znajomych, jakie Bieszczady są wspaniałe, cudowne, że musicie jechać. No rzeczywiście bardzo fajnie jest i jak na naszą naprawdę zaniedbaną i nędzną kondycję dajemy tutaj radę. Trochę baliśmy się, że dorwie nas taki problem pierwszego świata, który nazywa się syndrom paryski. Czym jest ten syndrom, to powiem za chwilę. Najpierw nacieszmy się po prostu tymi widokami.
jeszcze taka pandemiczna refleksja. O, pięknie. Tyle lat na świecie i tak niewiele wiedzieć o Polsce, nie? Musieliśmy taką długą przerwę zaliczyć, żeby wreszcie się wyrwać. My też. Wstyd, no. Ogromny wstyd. Nasz wstyd, no. Tak, ale my nie byliśmy ponad rok, a wy regularnie jeździcie. Ale znaczy to teraz, dobra, ale to w tym roku tak naprawdę dzięki pandemii zaczęliśmy Polskę poznawać, bo był taki czas, jak zaczęliśmy wyjeżdżać na egzotyki. 10 lat mieliśmy przerwy chyba w chodzeniu po górach. Wstyd, wstyd i hańba. Cudze chwalicie, a swojego nie znacie. Tak zaczyna się wiersz Jachowicza pod tytułem Wieś. Myślę, że świetnie pasuje to powiedzenie do aktualnej sytuacji, która w pewnym sensie może choć trochę wpłynie pozytywnie na postrzeganie potencjału podróżniczego naszego kraju. Polska ma dostęp do gór, do morza, do jezior, a nie każde państwo może to powiedzieć. Bo nie każda historia musi zaczynać się od tego, jak daleko od domu wyprawa miała miejsce. My na myśl o podróżowaniu po Polsce jesteśmy nawet trochę podekscytowani, bo od naszej ojczyzny mieliśmy naprawdę długą przerwę. Ponad 10 lat nie byliśmy w kraju i kiedy już mieliśmy to nadrobić, to sami wiecie, co się stało i pozostało nam tylko czytać o tych pięknych miejscach na internetach. A tych artykułów w sumie to jest naprawdę pod dostatkiem. Niektóre wręcz tworzą taki nierealny wizerunek miejsca. I to spowodowało u nas takie oczekiwania wobec tego rejonu, że Bieszczady musi być super. Tym bardziej, że wyobraźcie sobie, że nie podróżujecie przez ponad rok i 2 miesiące i ten głód taki, wiecie, podróży, wyjechania jest ogromny i przybywasz do tych Bieszczad i boisz się trochę, że wpadniesz na tak zwany syndrom paryski. Co to jest syndrom paryski? Syndrom paryski został dokumentowany pierwszy raz w 2004 roku w Paryżu przez doktora Otto z Japonii. Doktor Otto leczył tam właśnie swoich rodaków, no i zauważył, że w okresie wakacyjnym bardzo dużo Japończyków przychodzi z nerwicą, depresją, bólami w klatce, paniką, strachem właśnie i zastanawiał się, o co chodzi. Okazało się, że wszystkich jego rodaków, innych Japończyków wiąże to, że oni się strasznie zawiedli byciem w Paryżu, ponieważ Paryż jako uznawane najpiękniejsze miasto Europy w bardzo dużym stopniu powstał taki bąbel wokół tego miasta, że szczury w rynsztokach kąpią się w Chanel 5, osoby bezdomne czy biedne tak naprawdę są bogate i tylko udają dla sztuki, więc generalnie powstało takie przeświadczenie, że to miasto jest mega. No i w ten sposób właśnie powstał syndrom paryski, który ogólnie mówiąc jest to syndrom pojawiający się, kiedy bardzo zawiedziecie się na jakimś miejscu. My to nazywamy, że coś po prostu nie urywa dupy, prawdę mówiąc. Jest to jedna z chorób pierwszego świata. Tak jak na przykład za wolny internet. Ludzie wymyślają sobie problemy, bo jest im zbyt dobrze. Europejczycy tak bardzo nie chorują na syndrom paryski, ponieważ, no nie wiem, może mają to miasto zbyt blisko. Inne wyobrażenie, 15 lat temu najlepszym kierunkiem dla Polaków to była Tunezja i Egipt. Swoją drogą w Tunezji byłem, udało mi się raz w życiu coś wygrać, była to wycieczka. Pracowałem w firmie Leroy Merlin, docinałem firanki i tak wyszło, że mój dział w danym roku miał najlepsze wyniki. Dużo osób wtedy w Tunezji uznało, że ich kieszonkowe pójdzie w procenty. Ja uznałem, że szkoda mi kasy, wykupiłem wycieczkę i przez ten okres tygodnia, tam 4 dni poświęciłem na bardzo intensywne zwiedzanie Tunezji. Także mogę się pochwalić, że byłem, widziałem, zwiedziłem i dupy nie urywa. Starczy już tego bełkotu niepołączonego z Połoniną Wętlińską. Sama trasa, jaką pokonaliśmy, miała 15 km i była bardzo przyjemna.
pomimo naszych obaw pogodowych. Taki pierwszy dzień na rozgrzewkę w zupełności wystarczy, aby rozbujać te stare, leniwe kości oraz odkurzyć aparat. Na Bo Chcieć to Móc opublikowaliśmy w tym roku chyba 8 vlogów, ale przyznam wam, że praca, którą wykonuję, czyli ta moja firma filmowa, maczała paluszki w blisko 40, może 50 produkcjach na kanały i podróżnicze, i na kanały komediowe, nawet na Twitchu. Tworzenie własnej firmy jest ekstremalnie mozolne, upierdliwe i ciężko jest rzeczywiście na początku po prostu się utrzymać. I wiem, że tutaj gadałem o Francji, teraz gadam o swojej firmie i pewnie chcielibyście coś usłyszeć o Bieszczadach, ale powiem wam szczerze, że nic nie przygotowałem. I już odklikacie suba, bo wspomniałem, że nie będzie kontentu podróżniczego. Będzie, ale Bo Chcieć to Móc przybiera zupełnie inną formę. Ale o niej opowiem wam w następnym odcinku.